Ech, moje kochane elfy. Michał. Witaj w moim domu. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Już nie mogłem się ciebie doczekać. Tak dużo mam ci do pokazania. Jak widzisz, mam tutaj mnóstwo pracy z tymi urwisami. Niestety, muszę ci coś powiedzieć. Właśnie gdzieś zaginęły nasze zamówienia na prezenty dla dzieci. Tak, nie wiem, co się stało. Być może dlatego nie mam twojego zamówienia. Ale zaraz, czy list od ciebie w ogóle został do mnie wysłany? A, nie martwmy się. Jestem przekonany, że mój elf na pewno je odnajdzie. O, właśnie mam z nim połączenie. O, elfi mówi, że jest na tropie zaginionych zamówień. Aha, cóż to za hałasy? Co tam się wyrabia? Ojojojojoj, spokojnie, nad wszystkim panuje, nie takie rzeczy się gotowało. A czemu tak strzela? Kurka wodna, chyba znowu pomyliłem przepisy. A zaraz ugotuję coś specjalnego, zobaczycie. Będzie to zupa na 7 urodziny elfa Jeremiasza. Łyżeczko, kuchareczko, mieszaj równo. Trzeba pamiętać, aby zawsze mieć swoją potrawę na oku. Wtedy nic się nie przypali. Nie ma takiej możliwości. No dobrze, zobaczmy, co tam się dzieje z tymi prezentami. Oj, Gapo, znowu to samo. Dobrze, zobaczmy, co z tymi zamówieniami. Witam moich bohaterów. Widzę, że w końcu znalazły się zagubione zamówienia na prezenty. O, a co to? To zdaje się zamówienie specjalne. Dla kogo może być? Zobaczmy. Michał, to zdaje się chyba twoje zamówienie. Kochane urwisy, tutaj trzeba się naprawdę postarać do roboty. A ja szybko sprawdzę, czy mamy to w magazynie. Kto to? Trochę mi się przysnęło. Oj, strasznie mnie te urwisy wymęczyły. Oj, dobrze. Bo widzisz, ja właśnie o tobie czytałem. Tak. Zobaczmy, co my tu mamy. Michałku, jesteś z Polski, prawda? Wiem też, że sam już wiążesz buty. O, a to chyba twoje ulubione zwierzątko. Jakie milutkie. A co jeszcze? No, zazdroszczę ci takich wakacji. Oj, też bym tam pojechał. Michałku, podobno bardzo szybko rośniesz. To niesamowite. Elfy mi powiedziały, że masz już 3 latka. A to jest mój wierny pomocnik,
Dyzio, urwis nad urwisami. O! A cóż to za dźwięki? Czy ja dobrze słyszę? I to o tej porze. Toż to litości nie mają dla staruszka. Chodźmy, Dyzio. I to w moim domu po 10 wieczorem. Znowu nie zasnę. Zobaczmy. Ha! To przecież wieczorny fitness. Ach, te urwisy. Coś mi mówi, że przybył nasz kochany Rudolf. Przekonajmy się, czy już jest. O, witaj, Rudolfie. Kochany, tak się cieszę, że cię widzę. Nie przejadły się czasami znowu tymi chrobotkami. Łasuchu jeden. Bo widzisz, mamy mnóstwo pracy. Będziemy rozwozić prezenty od Australii po Afrykę. Do zobaczenia. Szykujcie się do wylotu. Nic nie działa. Jest zbyt ciemno. Michałku, potrzebujemy twojej pomocy. Rozładował nam się generator, który uruchamia teleskop czasoprzestrzenny. Całe szczęście napędzany jest hałasem, więc będziemy mogli go naładować klaszcząc. To co, zaczynamy? Uwaga, raz, dwa. I nie, nie, musimy mocniej klaskać. Michałku, pomożesz nam? O, jest! Udało się! Dziękuję! Tak, tak. Dobrze, dobrze. Zobaczmy, czy są jakieś dzieci, które zasłużyły na prezent. O, urwisy! Zobaczmy, czy znajdę cię wśród grzecznych dzieci. O, jesteś. Gratuluję. Prezent na święta jest w pełni zasłużony. Tak więc pamiętaj, musisz się starać cały rok, żeby zasłużyć na prezent i co najważniejsze, bądź dobrym, młodszym bratem. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze znajdzie mój teleskop. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Wiem, bo czasem moje elfy tam zaglądają. Pora ruszać w drogę. Rudolf nie może już usiedzieć. Czekamy jeszcze tylko na magiczny pył, który pozwoli Rudolfowi latać. A oto i on! Ha, i wyszło jak zawsze. Co ja tutaj z nimi mam? Do zobaczenia wkrótce. Wesołych świąt. Pa, pa.